Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy nasz odcinek troszeczkę zmienił swoją formę, a to dlatego, że chciałam uczcić niezwykły dzień. Mianowicie 14 czerwca jest to Światowy Dzień Krwiodawcy i w dobie pandemii, gdzie tak naprawdę bardzo wiele osób boi się oddawać krew, zaprosiłam tutaj do siebie wspaniałego gościa. Za chwilę Państwo go poznają. Gościa, który tak naprawdę całe swoje życie poświęcił pomocy innym ludziom, ponieważ oddał już praktycznie 100 litrów pełnej krwi. Za chwilę będziemy świętować ten rekord. I opowie nam o tym, że tak naprawdę nie należy się bać oddawać krew nigdy, a zwłaszcza teraz. A na wszystkie moje pytania za chwilkę odpowie Andrzej List, starosądeczanin, rekordzista Europy w oddawaniu krwi, krwiodawca. Dzisiaj pełnym gościmy w naszym programie Andrzeja Lisa, mieszkańca Starego Sącza, który, tak jak wcześniej wspomniałam, całe swoje życie pomaga innym. Oddaje krew, pełną krew. Tak. Teraz już stan jest praktycznie 100 litrów, powiedziałam, ale to jest 95 900. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak to dużo jest krwi, ile czasu tak naprawdę jest poświęcone na to, żeby tą krew oddawać. Dzisiejszy program jest poświęcony temu szczególnemu dniu, czyli 14 czerwca, Dzień Krwiodawcy. Jak ten szczególny dzień obchodzi właśnie Andrzej Lis? No, szczególny dzień. Bo tak jest naprawdę to jest twój dzień, prawda? Tak, tak. No, ten dzień jest prawie jutro. No, ale no, szczególny dzień przede wszystkim dlatego, że to jest święto wszystkich krwiodawców. Wszystkich. To znaczy, czy ktoś raz w życiu oddał krew, to on jest krwiodawcą. I jest takim samym krwiodawcą jak i ja. Nie różnimy się niczym, bo on oddał krew i przykładowo ja oddaję krew. Może jakieś koleje losu, może jakaś choroba nie pozwoliła mu dalej, ale ten człowiek, który raz oddał krew, jest krwiodawcą. No dobrze, tylko że to jest, ktoś oddaje krew, tylko jaka jest różnica pomiędzy oddawaniem krwi, a oddawaniem pełnej krwi, bo wiele osób się zastanawia, jaka to jest różnica. Tak, jest to bardzo duża różnica, bo oddawanie osocza, gdzie chylę głowę przed tymi, którzy oddają osocze, oddają płytki, bo to też ratuje ludzkie życie. A oddawanie pełnej krwi jest taka różnica, że ja, idąc do punktu krwiodawstwa, oddaję z żyły do woreczka pełną krew. To jest 450 ml i ta krew z tej krwi w laboratoriach tych można przerabiać, odciągnąć właśnie osocze, płytki, czy coś tam jeszcze dokładnie, nie znam tych całkowicie technik. A ten, który oddaje samo osocze, to on, jego krew przechodzi przez taką maszynę, która odtrąca osocze, a płytki i resztę pochodnych wraca do jego organizmu. Dlatego my mówimy pełną krew. I jak wspomniałaś tutaj o tym moim oddawaniu krwi i o tym, no bo zbliżamy się do rekordu, zostało sprawdzone i ja przez to wtedy mówię o czymś, jeżeli jest coś sprawdzone. Nie chcę mówić, jak to się mówi, we świat, bo później tam jest, z czego się bardzo cieszę, jest sprawdzone, że udało się mi w Europie oddać najwięcej krwi. To jest 95 litrów, 900 ml pełnej krwi. To jest 46 lat, tak? Oddawania krwi. Tak. 46 lat regularnego oddawania, tak? Bo tak. Jaka jest częstotliwość oddawania krwi? Obecnie przez kilkanaście lat już możemy oddawać 6 razy w roku. To znaczy 2 razy
raz na 2 miesiące możemy iść i oddać pełną krew. Jak ktoś jest zdrowy, prawda? Tak, nie ma żadnych przeciwwskazań. Czyli 46 lat nigdy nie chorowałeś. To znaczy były tam jakieś przeziębienia, jakieś coś tam. Nie ma takiego człowieka, który by tam przykładowo nie chorował. Ale no. No jakoś... Jednym słowem trzeba oddawać krew, żeby być okazem zdrowy, tak? No. Tutaj chcieliśmy bardzo, bardzo zachęcić. Oczywiście, proszę Państwa, jest teraz taki dosyć trudny czas i naprawdę jest zauważalne to, że ludzie mniej oddają krew. Tak. I czym to jest spowodowane? Czy jest się czego bać? Nie. Ja miałem zaszczyt i honor. W środę na zaproszenie byłem w Krakowie, w głównej stacji krwiodawstwa i tam właśnie oddałem to 450 ml, gdzie się zrobiło 95, miałem 450, a jak tam oddałem, to jest 95 900. I tam właśnie tłumaczyłem na wywiadach, bo była telewizja, byli redaktorzy właśnie z tej przyczyny, że jest ten Światowy Dzień Krwiodawcy. I ja tam tłumaczyłem, że Szanowni Państwo, nie ma bezpieczniejszego miejsca, żeby się czymś nie zarazić, jak punkt krwiodawstwa. Szanowni Państwo, tam jest pełna sterylizacja. Jest wszystko, co panie, które obsługują krwiodawców, jest robione jednorazowo. To znaczy, jak pani, która przychodzi do mnie, ja już leżę na łóżku i przemywa mi zgięcie, gdzie się będzie wkuwać, ma rękawiczki, ma maseczkę, ma oprócz tego fartuch specjalistyczny, to ona, gdy dotknęła mojego tego, automatycznie odchodzi, ściąga rękawiczkę i zakłada następne, bo podchodzi do mnie, coś tam jeszcze zrobić. Za każdym razem. Za każdym razem. Jest tam pełna sterylizacja, przez co tak mówię. W dobie koronawirusa nikt nie wejdzie na teren punktu, dopóki nie zostanie mu zmierzona gorączka. Musi wypełnić taki wstępny kwestionariusz, czy nie chorował, czy nie kaszlał, czy nie miał temperatury, czy coś. I wtedy dopiero może wejść do góry, do tak zwanej rejestracji. Co jest zachowana, wydaje mi się... Reżim sanitarny, tak? Straszny reżim. Skąd ten strach właśnie u ludzi się pojawił? Strach. Strach pojawia się zawsze wtedy, jeżeli ktoś o czymś nie wie, a czegoś się boi. Strach pojawia się z niewiedzy. I śmiem twierdzić, że 50-60% ludzi, którzy oddawało krew, a wstrzymało się, nie wiedzą, jakie są warunki teraz przy poborze krwi. A tak jak mówię, nie ma bezpieczniejszego miejsca. Czyli oczywiście bardzo gorąco zachęcamy tych, którzy oddawali krew, żeby powrócili, prawda, do systematyczności, a tych, którzy chcą pomagać, po prostu, żeby odważyli się na ten pierwszy krok. A co trzeba zrobić, żeby zostać takim honorowym dawcą krwi? No przede wszystkim trzeba mieć skończone 18 lat. Trzeba być zdrowy, bo pierwsza maksyma krwiodawcy to powinna być taka, którą zawsze na każdych prelekcjach, gdzie chodzimy z kolegami po szkołach, mówię. Przede wszystkim nie szkodzić sobie, a później pomagać drugiemu człowiekowi. I trzeba być zdrowym, czuć się zdrowo. Kobiety mają ten wymóg, 50 kilo najmniej. Muszą mieć. Masę dziewczyn właśnie przychodzi zawiedzionych, bo szczuplutkie, a to nie da rady. Czyli nie można jak gdyby mniejszej ilości krwi oddać, prawda? Nie,
oddaje się 450 i także, ale zachęcam, wszystkich zachęcam, bo wiemy, że teraz zaczęły się już wakacje po szkołach, no dziwne te wakacje, no ale się zaczęły, rodzice zmieniają plany, że nie w lipcu, ale już wyjeżdżają na wakacje, na to. A krwiodawcy też jeżdżą na wakacje i no i tej krwi w dobie, gdzie jest więcej samochodów na drogach, wiemy, że są wypadki. I naprawdę, począwszy w poprzednich latach, czerwiec, lipiec, sierpień, to można powiedzieć, jest makabra. Tak brakuje krwi. No bo krwiodawca, który jedzie na urlop, no też jedzie odpocząć. Ale ja mówię do kolegów, do koleżanek krwiodawców. Jedziecie na urlop, na pewno jedziecie gdzieś tam, gdzie w pobliżu jest jakieś miasto. Wrzuć tą legitymację do swojej walizeczki. Jeżeli masz termin, no to oddaj tam, gdzie jesteś. Im też, czy nad morzem, czy na Mazurach, czy gdzieś, wszędzie na pewno jest punkt krwiodawcy. I tam też tej krwi potrzeba. To nie trzeba oddawać, jak to się mówi, w swoim punkcie macierzystym. Wszędzie, gdzie oddamy krew, ta krew będzie w 100% wykorzystana. To tak naprawdę nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebować tej krwi, albo ktoś z naszych znajomych, naszych bliskich. Także tutaj też należy popatrzeć z takiego punktu. Tak, prawda? Ja zawsze mówię, gdzie wypowiadam się na temat krwiodawstwa, zawsze mówię tak. Bo zadają mi pytanie, dlaczego pan oddaje krew? To jest takie, można powiedzieć, standardowe pytanie. A ja zawsze mówię, ja oddaję dzisiaj krew no, tobie, temu koledze, przyjacielowi, osobie nieznanej. Ale mam nadzieję, że jak mi kiedyś będzie potrzeba, to też się znajdzie ktoś, kto odda mi. I taka powinna być maksyma. I takie pytania jeszcze, które bardzo często zadaje młodzież. Przede wszystkim, kiedy nie można oddawać krwi, prawda? Oczywiście wiadomo, że trzeba być zdrowym, ale tak, kiedy tak. Jeszcze? Czy są jeszcze jakieś ewentualnie... No są. Nawet powiem taką, że ostatnio, nie ostatnio, przedostatnio, jak byłem oddać krew, przyszła dziewczyna, spełniała wszystkie warunki, była zdrowa, jak to się mówi, zrobiła wagę i tego, no i lekarz zauważył taką maluteńką opryszkę, koniec. Dziewczyna na miesiąc czasu została odstawiona. Wszelakiego rodzaju tatuaże, jakieś kolczyki, czy zabiegi, jakiś dentysta, zabieg chirurgiczny, czy jakiś inny. Będąc w szpitalu i mając jakiś tam zabieg, nawet bardzo jakiś drobny zabieg, to jest automatycznie 6 miesięcy odstawienia. Czy tatuaż też ktoś zrobi, czeka 6 tak, tak. miesięcy dopiero? Po tatuażu jest chyba 3 miesiące, a po szpitalu, po zabiegu jest 6 miesięcy. Dobrze, i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, mianowicie wiele osób pyta, czy jak raz odda krew, czy musi oddawać dalej cały czas? Dokładnie. Tak? To jest gdzieś jak gdyby przymus, że jak ktoś dokładnie. Odda, to musi oddawać cały czas. I to pytanie, powiem Państwu, na każdej... Chociaż to też ciąga, prawda? Tak. Już widzimy, Andrzej, 46 lat. Na każdej prelekcji, gdzie jesteśmy w szkołach, czy gdzieś, zawsze jest to pytanie. Bo ja słyszałem, proszę pana, że jak raz oddam krew, to już będę musiał oddawać, bo mi ta krew będzie rosła. A ja zawsze tłumaczę na takim prostym przykładzie, że ludzki organizm to nie jest pompa do pompowania wody. Że ją załączę i ona będzie chodziła dotąd, dopóki się nie spali lub nie braknie prądu. Nie. Ludzki organizm ma to w sobie, że jak ja oddaję dzisiaj krew, oddałem 450 ml, to mój organizm, szpik kostny, czuje, że tej krwi jest ciutkę mało. I mój organizm
doprodukuje sobie tej krwi 450. I to jest tak, jakby ktoś przyszedł i wyłączył pompę i tyle mi wystarczy. Nie neguję, że ja przykładowo oddaję bardzo, no, oddaję systematycznie. Ja na pewno będę się musiał oduczać oddawania krwi. A, bo każdy mówi, a jak się pan będzie oduczał? A ja mówię, będę musiał wydłużać terminy oddawania krwi. Jest to przeliczone, że w przeciągu roku potrafię odstawić całkowicie, bo nie da rady do końca życia oddawać krwi, bo przychodzi 65 lat i krwiodawca musi przestać oddawać krwi. Nie wolno mu przestać działać w Polskim Czerwonym Krzyżu i w honorowym krwiodawstwie, ale oddawać krew musi przestać. Muszę powiedzieć, że Polski Czerwony Krzyż rok temu obchodził piękny jubileusz z stulecie istnienia. I powiem, że no bez tego Polskiego Czerwonego Krzyża nie wiem, może by były te kluby, może by nie były. Ale jest bardzo duża pomoc ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża. Dla klubów, tak? Dla klubów, nawet dla poszczególnych krwiodawców. Jak tam coś się stanie, jakaś tragedia albo coś, zawsze pomogą, zawsze. Andrzej działa w Starosądeckim Klubie Krwiodawców. Tak. Bardzo ten klub prężnie tutaj działa na terenie Starego Sącza. Ostatnio mieliście akcję, troszkę zmodyfikowaną właśnie przez te obostrzenia, prawda? Bo zawsze była zbiórka krwi tutaj na miejscu, natomiast teraz wyglądało to trochę inaczej. Tak. Jaki był finał tej akcji waszej? Finał tej akcji był, z czego ja mówię, każda jedna jednostka oddanej krwi, bo jednostka to jest 450, jest bardzo ważna. Ale my jak żeśmy, bo Starosądecki Klub Honorowych Dawców Krwi zawsze dwa razy w roku robi tak zwane wyjazdowe akcje, gdzie panie z Nowego Sącza przyjeżdżają do nas, do Starego Sącza, na plebanie parafii Miłosierdzia Bożego. I wtedy parafia plebania jest nasza. Ksiądz proboszcz mówi, że mu zajmujemy plebanie. Ale w szczytnym celu, prawda? W szczytnym celu, nigdy nam nie odmówił jakiejkolwiek pomocy. I tam mamy dwie salki, potężne salki, gdzie właśnie tam oddajemy krew. Tydzień wcześniej ksiądz proboszcz zapowiada, że będzie ta akcja i w niedzielę, gdzie oddajemy, na każdej mszy przypomina, że no bo tam pobierają krew, kto jest chętny, to proszę tam iść i tego. My robimy dwa razy w roku akcję, to znaczy na Dzień Dziecka i z okazji Świętego Mikołaja. I jako klub no, staramy się zawsze pozyskać jakieś tam środki od naszych wspaniałych sponsorów, ci co mają no takie ogromne serce. I zawsze staramy się jakieś paczki, jakieś maskotki dla tych dzieci. No w tym roku 1 czerwca wiadomo, akcja nasza 7 była w Nowym Sączu, ale też mieliśmy paczki, mieliśmy maskotki, mieliśmy słodycze i kto przyszedł zawsze dostawał, bo to już jest takie jakby przykładowo paczek nie było, w grudniu paczki były tak odstawione i przyszła taka rodzina, która zawsze oddaje i zawsze po kościele idą razem z dziećmi. No i to dziecko wchodzi, zawsze mamy strój pięknego świętego Mikołaja, biskupa i, no i ten biskup chodzi i rozdaje dzieciom paczki. I ta dziewczynka, nie wiem czy nie zauważyła, i mówi, mamo patrz, dzisiaj nie ma paczek. A tu były paczki. Zawsze staramy się, bo ja mówię, chcący coś
uzyskać, trzeba coś od siebie dać. Nie tylko krew, ale jest to bardzo, bardzo miłe, takie jak się widzi radość tych dzieci, które przyjdą, a po drugie to dziecko widzi, że mama, tata siada, oddaje krew. To też mieszkańcy jednoczą się jak gdyby, tak, prawda? Tak, tak. I ja mówię takie, to nie same dzieci, bo przychodzi młodzież, patrzy z rodzicami, czy to nie jest takie propagowanie? To tak samo on widzi, aha, no jak tata oddaje, ja mam przykładowo 13-14 lat, no to jeszcze tam przykładowo 4 lata, 5 lat i pójdę oddawać krew. Przykład idzie z góry. Tak, dokładnie, dokładnie. Szanowni Państwo, tak naprawdę moglibyśmy jeszcze rozmawiać bardzo długo, natomiast chcielibyśmy jeszcze serdecznie zachęcić, prawda, razem tak, tutaj z Andrzejem, który gdyby jest tutaj naszym rekordzistą, to jest po pierwsze i wszyscy są mu niezmiernie wdzięczni za to, że tak naprawdę no, pomógł bardzo wielu osobom. Ale tych krwiodawców przecież, tak jak tutaj Andrzej wspomniał, jest bardzo wielu i mamy nadzieję, że jeszcze będzie ich przybywać, że tych ludzi cały czas będzie więcej, bo przecież to jest coś wspaniałego pomagać innym osobom, a tak jak tutaj Andrzej powiedział, nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. Także wszystkiego dobrego z okazji 14 czerwca, czyli Światowego Dnia Krwiodawcy dla Ciebie, Andrzeju. Dziękuję bardzo. Życzę przede wszystkim tego, żeby te 100 litrów, tak. Żebyś osiągnął te 100 litrów, żebyśmy mogli wspólnie tutaj świętować osiągnięcie tego rekordu, a wszystkim krwiodawcom jeszcze oczywiście tego, żeby dalej sukcesywnie pomagali innym i właśnie w tym wspaniałym dniu, żebyśmy wszyscy się zjednoczyli i zrozumieli, że przecież oddawanie krwi to jest pomaganie innym ludziom i niesienie dobroci dla innych ludzi, oddawanie też czegoś od siebie. Wszystkiego dobrego. Ja też chciałem się dołączyć do tych życzeń i przede wszystkim dla wszystkich, tak jak mówiłem, którzy chociaż raz oddali krew, złożyć życzenia przede wszystkim zdrowia, bo jak jest krwiodawca zdrowy, to i krew jest. No bo wiadomo. I szanowni Państwo, kończę zawsze taką maksymą, że oddawanie krwi nie boli. Nic nie kosztuje. Ale uwierzcie mi Państwo, satysfakcja niezmierzona żadnymi pieniędzmi, której tej satysfakcji nie można kupić. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.